Kochani, dłużej nie wytrzymam. Noc była spokojna. Niestety Borys ma paskudne rany, bo został trafiony. Nie wiem, czy to było pokazane, bo ciężko ranny jest. Tak, zabiłem... skończyło mi się miejsce na dysku, wyobrażacie sobie, mam 700 giga partycje na same filmy. Dobra, także tam była jakaś masakra, wiecie co? Pójdziemy do szpitala. W szpitalu można się ten... teraz niech on... Nie, no właśnie, to może nie, to ty idź może spać, bo jesteś ciężko ranny. Tam cię zabandażują za darmo i tam pójdziemy. Mamy komponenty, mamy radyjko. Tu się robią warzywa, tu się ten robi. Możemy robić kulę. Dobrze, mam tę książkę. Możemy robić kulę i możemy naprawić tę kamizelkę. Z tym, że... pierwsze rzeczy pierwsze, czyli Bruno, do kuchni. są głodni ludzie, mamy dwa... Full żarcia mamy, to raz. Dwa. Tu się robi. Trzy. Można zrobić jeszcze jedną tą. Aha, jest... napis był. Zimne dni minęły, także... chyba nie będziemy potrzebowali aż tyle... opału w przyszłości. Co jest dobrym zjawiskiem na pewno. I no właśnie, kurde. Nie wiem, co pokazywałem, co nagrywałem, czego nie nagrywałem. Także na pewno ty... Borysie... będziesz głodny? No właśnie, co tu się stało? Ten człowiek na placu snajperów chciał żyć bardzo, ale to za mało. Aha, byłem na placu snajperów, właśnie. I tam był... wziąłem go, bo miał najwięcej miejsca, ale niestety... ale jest za wolny. I zwyczajnie go snajper postrzelił, bo nie uciekł zbyt szybko. Dobra, mamy full opału, to o co chodziło z tym? Dobra, zróbmy to żarcie tak czy inaczej. 12 puszek mamy. Mamy full tych medykamentów, jak widzicie. I w ogóle jest elegancko. Znaczy, elegancko byłoby, gdybym odpalił tutaj jeszcze ogień. Podobno zimne dni minęły. Zobaczymy. Idź spać. To powinno podnieść temperaturę wystarczająco. Nie wiem, czy o tym mówiłem. Kurde, naprawdę w tym momencie jestem zakłopotany. Także wybaczcie mi ten mój nieogar. Bo nie wiem, w której nocy się skończył odcinek tamten. Znaczy, który odcinek jakby wyrenderuje. Co jest grane? Kto tam? Co się dzieje? 13 stopni jest. Dobra, trzeba to odpalić wyżej. Dobra, coś miałem zrobić, coś miałem pokazać. Coś miałem tutaj zrobić ciekawego. Mogę zrobić kolejny piecyk, ale to się nie opłaca już w tym momencie. Wszystko mam zagradowane oprócz tego. Wszystko oprócz tego. Właśnie, to zobaczmy, czy to można w ogóle zrobić. Potrzebuję jeszcze komponentów, ale tak wszystko mam. Mikser. Robiłem 4 komponentów. Kurde, no. Czy mamy wodę? Takie pytanie zadaję. Mamy 6 wody. Mamy ten? Śnieg? Nie. To jest zamarznięte nadal. Dobra, z jednego można zrobić... filtr, tak czy inaczej filtr jest potrzebny. Mamy filtr? Nie mamy filtra. Więc 3. Dobra, ale tak czy inaczej będę musiał jutro zrobić posiłek, więc tak czy inaczej filtr się przyda. Dobra, weź 2 płatki śniegu. Dobra, ty się wyspałeś zajebiście. Jesteś głodny, to se zjedz. Bruno też powinieneś być głodny i zmęczony. To ty se zjedz i idziesz spać. I resztę zje... Borys, który pójdzie do szpitala. Nie wiem, czy ten szpital pokazywałem, jeżeli nie. Dobra, jesteś zmęczony, do spania. Jest 14 stopni znowu. Temperatura spada. Nie, trzeba to utrzymać, wiecie. Jeszcze raz, 8 paliwa. Dobra, ty nic, tak nic nie robisz, więc idziesz tam po paliwo. Zaraz będziemy mieć... dzisiaj. Być może dzisiaj. Warzywa. Spałeś się? Spałeś się. Ty dołożyłeś, więc luz. To nie wiem, no co tam się dzieje. Kto tam jest? Ktoś smutny jest. Aha, no Borys jest smutny, bo tam był właśnie taki ten... Nie wiem, czy to pokazałem. Przepraszam cię. Śpi. Nie traćmy nadziei. Śpi. Ciężko ranny dochodzi do siebie i głodny. No nie, ty jesteś tylko głodny. To luz. Wiesz co? Zjedz teraz. Obandażujemy cię w szpitalu.
bo mamy komponenty. Tam być może coś będzie jeszcze do zbadania. Borysa tam weźmiemy. A, byłem w szpitalu. Byłem w szpitalu, ale chyba tego nie pokazałem. Dałem kolesiom leki. Dałem leki. Nie wiem, czy to jakoś wpłynie na to. Na ich odbiór mnie. Znaczy tych moich postaci tutaj. Zjedz sobie, bo jest kurde szósta. O, świetnie. Ciężko ranny. Dobra, szybko tu. Ktoś tam głodny jest? Ty. Ty już nie. Ty jesteś tylko zmęczony. Elegancko. Dobra. Myślałem, że Borys jest ciężko... ciężko głodny. Bardzo głodny, ale jest ciężko ranny. Także spoko. Spoko, bo zaraz warzywa powinny być. O, są warzywa. Nie wiem, czy mam ten nawóz. Jak nie mam... Mam nawóz. Czy mam 10 wody? Nie mam 10 wody oczywiście, bo po co? Skoro tam stoisz, zrób szybko wodę. Szybko filtr. 7.30. Paweł, szybko biegasz. Jesteś jedynym człowiekiem na tym miejscu, który może zrobić filtr. Szybko. 10 minut, nie zdążę. Trudno, warzywa będą jutro. Nie wiem, czy to przez noc jakoś rosną. Specjalna, dobra. Borys, jesteś ciężko ranny i smutny. Czuwajcie, czuwajcie. Nie wiem, zastanawiam się, czy... Zrobimy tak. Wszyscy niech śpią, ponieważ mamy drzwi, które niby mają jakiś alarm, więc jak wejdą, no to nasi ludzie się sobie poradzą z tym. Szpital miejski... Przez śnieg, o kur... A macie. I dupa. No to nic, to ty śpisz. 86%. Mamy... Tam jest niedocenie niewiele. Bliźniak, ruiny willi. Części dużo, broń bardzo dużo. Zastanawiam się, czy tych typów nie okraść dalej. To oni tam mogą mieć coś ciekawego. Tu w sumie nic nie potrzebuję do tego. Bo... Wiecie co, weźmiemy siekierę w razie Bóg. Gdybym musiał kogoś dziabnąć przez przypadek. Wziąłem Pawła, tak? Kurde, jak wziąłem Pawła, a nie Marko, to będzie słabo. Ale wydaje mi się, że wziąłem Pawła. Tak mi coś mignęło. Zobaczymy. Wziąłem Pawła oczywiście. A nie, to jest to. Dobra. Spokojnie. Dobra. Kradniemy. Myślałem, że to jest ten, kurde. Prywatna, bieremy. Nie będę tego rozwalał. Bo... Zwyczajnie... Będzie mnie słychać. Ja tu byłem, kurde, wtedy. Ja myślałem, że to tam... Pójdziemy okraść tych typów. Wiecie, o co chodzi? Dobra. Moja miła. No i sobie. Nie będę nikogo zabijał. Co tu się dzieje? Hala sportowa jakimś cudem ocalała, ale żeby się tam dostać, musieliśmy pokonać most pod ostrzałem. Żołnierze misji pokojowej odmówili przewiezienia na wozach pancernych. To były dzieci. Jak mogli do nich strzelać? Następnego dnia moja żona wywiozła syna za granicę, była wściekła. Nie sądzę, żebym jeszcze ich zobaczył. Mam nadzieję, że ich zobaczysz jeszcze, Pawle. Mamy dużo żarcia. Zimne dni minęły, taki był ten. No i sobie stąd. Chyba po kogoś pobiegła po pomoc, więc ja się nie będę... Nie będę się pierdzielił z tym wszystkim. Stój. O kurde. Run to exit. Nara. Nie z Pawłem, moi mili, nie z Pawłem. Zanim biegli po schodach, on już był 300 metrów dalej. Dobra, mamy cukier, mamy full cukru, mega, mamy żarcie. Idzie dobrze, niedobrze, że z Borysem. Mam nadzieję, że będzie żył, bo kurde, jeżeli popełniłem taki błąd i on teraz umarł, to będzie all my fault. Dzień 32. Kurde. Paskudne rany. Dobra, paskudne rano. Ciężko ranny, dobra. Jesteś ciężko ranny. Starczy nas. Będziesz ciężko ranny, czyli dwa bandaże.
Ale. Dobra, jak tam woda ta? Ktoś tam robi tą wodę? Jesteś zmęczony i nas nikt nie tego, więc wy jesteście tylko głodni. Czyli wszyscy są wyspani elegancko. Znaczy wszyscy, no, kto tam spał, nie? Borys umiera, bez opatrunków, więc nie poradzimy. Poradzimy, mamy opatrunki, spoko. 4 opatrunki mamy. 2 osoby ciężko ranne można... tutaj dziabnąć. Dobra. Ej! Nie ma śniegu. Proszę tu robić to. Wtedy to tam nie mogą tego zrobić. 14 stopni jest. Bruno, jesteś głodny tylko. Można zrobić posiłek, bo mamy wody sporo. Mamy 4 posiłki i oczywiście robimy zaraz tą. Ty, mój miły, jesteś głodny. To ty stój tu jeszcze w sumie. Jesteś zabandażowany, powinno być lepiej. Tu się woda robi. Co ja przyniosłem? Tutaj się filtr robił jeszcze. Ty już nie jesteś chyba smutny, nie? Tak, nie jesteś smutny, jest wszystko ok. Sytuacja wygląda następująco. Paweł śpi, jest 14 stopni. Gdzie ty kurde idziesz? To może idź tamten, podbiegnij sobie do tego. Mam filtr. Niech każdy się tam naje. Woda się robi. Temperatura się robi. Chyba. Ty sorry, bo nie chciałem cię tam. Mam nadzieję, że temperatura się zrobi na jakąś sensowniejszą. Warzywa są ważniejsze chyba, nie? Ale ty jesteś kucharzem. Ty jesteś głodny. Woda się robi. 16 stopni, jest elegancko. Woda się robi, dobra. Woda się robi, 20 cukru. To jest... potrzebne. Dobra, 8 tego, czyli 2 można już zacząć robić. Nie wiem, czy dzisiaj przyjdzie ten, czy nie. Dobra, to sobie dziabnąłeś. Ty jesteś głodny i zmęczony. Ty jesteś głodny. Jesteś ciężko ranny, ale jesteś opatrzony. Dobra, to się robi. Woda. Ile tej wody? 2, czyli będzie 6 mało, żeby odpalić te warzywa. Głodny. No dobra. Zjedz sobie, Borys. Śmiało sobie zjedz. No żeby tam to upgrade'nąć, ale wiecie co? Zastanawiam się, czy nie zrobić fotela. To zrobimy, oni sobie czytają w fotelu. Postawmy fotel tu. Marko. Cyk. Nie wiem, usiądź sobie na krześle. Nie rozwalaj krzesła, usiądź sobie. Ty sobie siedzisz na podłodze. To sobie siedzisz na podłodze. Zrobił się filtr, chyba, nie? Woda. Znaczy woda się zrobiła. To może dzisiaj ten. No ale miałeś zjeść. Mój miły. 15 stopni jest, jest spoko. Cyk. Wpisuję książkę. Mamy jedną książkę, z tego co kojarzę, albo nawet 2. I mamy... trzeba by zrobić te naboje. Dobra. To tam się nudzi. Czy może jeszcze jedną wodę się uda zrobić? Dzisiaj to byśmy wstawili warzywa, byłoby lepiej. To potrzeba dużo komponentów, wiecie. Byśmy mieli 2 kamizelki wtedy, ale nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne, ale na pewno naboje się przydadzą. Co się dzieje? Rozumiem, dlaczego Borys nie pomógł tamtego mężczyźnie, było tam zbyt niebezpiecznie. No ten przynajmniej nie traci ducha. Woda się robi. Nie wiem, czy się zrobią, kurde, ten. Czy się woda zrobi? Nie zrobi się dzisiaj woda. Jest zimnawo troszkę, wiecie? 2 paliwa zostały. Dzień 32. Ruiny willi. To nie miałem iść do ruin willi. Miałem iść, kurde, gdzie indziej. Ale mamy to. To jest mega. Drugie mega to jest 27 naboi. Trzecie mega, full equipment broni.
4 książki, 1 woda. Możemy sobie naprawić kamizelki później, 2. Możemy naprawić sobie broń. Mamy trochę medykamentów, dużo cukru, trochę wody, warzywa przede wszystkim, full żarcia. Mega, nie? No co tu więcej chcieć? Więcej chcieć to jest to, żeby Borys, kurde, doszedł do siebie. On dostał właśnie postrzał od tego snajpera. Ale ja tam poszedłem, potem Marko, wiecie? I tam być może coś zostało. Właśnie. Szybko! Tu! 10 minut! Nie. Znaczy, wiecie co? Czekajcie. Zrobię sobie tę piłę. Wydaje mi się, że tam chyba czegoś nie przepiłowałem. Tak czy inaczej ta piła się przyda. Jedno. Ale bym poszedł właśnie do tej ruin willi, czy gdzie tam. 7.40. Dobra, jak wygląda sytuacja? Nasze schronienie jest dla nas drugim domem. Zapewnia wam wytchnienie i pomaga odzyskać spokój. Mamy krzesło i fotel, mamy łóżko, możemy spać w dobrych warunkach, jeśli ktoś się rozchoruje. Tyry, tyry. Mamy radio, dobrze, mamy gitarę. Mamy parę książek, dobra lektura, całkiem zło. Na całe zło lekiem jest. Uuu, 6 fajek. Mamy mury podziurowione są jak sito. No, musimy być czujni, no to jesteśmy czujni. Na 4 jest 16 stopni. Szpital miejski. Tylko ciężko ranny, a tylko jesteś upatrzony. Dobra. Supermarket. Tu jest niebezpieczeństwo. A pójdziemy chyba do supermarketu, wiecie? Wyczuwajcie tym razem. Tutaj była ta wtedy zadymka z tym. Tam prawdopodobnie wszystko jest otwarte. Także weźmiemy sobie... Co wezmę shotguna? Ostatnio dużo straciłem pocisków z karabinu, a shotgun i tak był jakby na bliższą odległość, więc mogłem... Mniej pocisków jest potrzebne, żeby zdjąć typa niż karabin, nie? Karabin co prawda może strzelać dalej, ale i tak myślę, że raczej będzie gdzieś bliżej coś. Tutaj coś zostało chyba, o ile są te typy. Albo jest ten żołnierz. Chyba, że już nikogo nie ma. Tamte typy się ten zebrali. Poszli. Zbarykadowane. Jest tam jeszcze podziemia. Spokojnie. Nie, dobra, nikogo nie ma chyba. Bo jest albo ta kwestia z żołnierzem, albo jest kwestia z tymi typami, co tutaj ich poznałem. Teraz bierzemy wszystko. To jest chyba pobrane wszystko. To mogłem, kurde, wziąć jednak, bo to mogłoby coś być. Kawa. No, pozbieramy te resztki, nie? W sumie. Naboje. Można przynajmniej jeden nabój zrobić. Można ewentualnie będzie drugi nabój zrobić. Mamy na paliwo. Można będzie więcej naboi zrobić. Nie wiesz, jak dotrzeć tam to miejsce. To się nie przejmuj. Dwie szafki są. Tutaj są drzwi. O! Dobrze, dobrze, te naboje sobie będą potrzebne. Ostatnio, kurde, dużo naboi straciliśmy. To raczej nie powinno być już nikogo. To jest łóżko. Bierzemy to oczywiście. Z tym, że no właśnie, kurde, nie wiem, czy to jest strzał. Nie, to są drzwi, nie? No, czyli to zamknięcie, ale są w sensie otwarte, żeby zamknąć je. Wskaźnik to był. Wiecie co, odbarykaduję sobie te drzwi najpierw. Żeby mógł potem śmiało iść. Tutaj powinien być jakaś kubka powinna być albo coś. No mamy jeszcze dwa miejsca. Dobra. Fajnie. No przynajmniej mamy Marko, nie? W zamian za Borysa.
No i w pewnych kwestiach to Marko jest lepszy właśnie, tam go wysłałem. Myślę, że mam mega ekipę. Naprawdę. Mega ekipę, bo... Tu coś było na dole. Niebezpieczeństwo, nie dotykanie wypałów. Mogą być, nie ruszaj. Aha, jakieś niewypały. Tu jest coś właśnie. Chciałem tu wejść. Nie wiem, czy tu coś będzie. Widoczne. Albo tu. Nie, dobra, na górę. Na górę i lecimy tutaj. A, dokładnie tu. Tu jest wszystko zrobione. Ewentualnie tutaj, no właśnie. I tyle. Będzie 100%, nie? Nie, przecież są szafki zamknięte. Jedna szafka jest zamknięta. No nie wiem, czy tak naprawdę zobaczymy, co tam w tej szafce będzie, bo jeżeli wezmę to, to tam reszta zostanie ta, co będzie napisana. To będzie to, co zostało. No dobra. To chyba wszystko. Jeszcze pójdźmy z tej strony. Może coś na daszku, gdzieś coś jakoś... To chyba nie... No nie, no dobra. To do wyjścia. No, teraz krótkie są te grabieże, bo po prostu zabieramy to, co zostało z wcześniejszych. Wcześniej trzeba było wybierać, nie? Najpotrzebniejsze rzeczy, przede wszystkim komponenty i żywność, lekarstwa. A teraz widzicie elementy do kul. I właśnie to są priorytety, się zmieniają. I to jest fajne, kurde. Z tym, że no wydaje mi się, że miała to być gra taka... Znaczy, jak będzie ta losowość, znaczy jest ta losowość, że albo mamy jeden, albo drugi. Niektórych lokacji nie mamy na mapie. To wtedy faktycznie można zagrać jeszcze raz tę grę. I to jest podobnie jak mówiłem ze Skyrimem, a chodzi mi o to, że po prostu jeżeli sobie tę grę po prostu kupimy, zagramy z nią powiedzmy nawet dwa razy, żeby całą przejść, to później